Fani oczekiwali tego od wielu lat, aż w końcu się doczekali. Dostali co chcieli. To szkoda, że niestety dany remake jest głównie dla fanów serii. Bo w porównaniu tej do Crasha czy Spyro jest ona dosyć słabsza od konkurencji. Więc zapraszam was na moją recenzję SpongeBoba. Ja naprawdę uwielbiam Battle for Bikini Bottom. Kiedy usłyszałem, że zrobił remake, od razu pomyślałem, że jak się sprzeda, to też zrobił remake The Movie. Moim zdaniem lepszej grze. Niestety gra nie wyszła najlepiej. Znaczy zależy dla kogo, bo fani oryginału pewnie bawili się przy niej świetnie, ale fani Crasha chyba nie. Dlaczego? Przykład. Crash ma małe poziomy, które są bardziej dynamiczne. SpongeBob ma ogromne poziomy podzielone na parę sekwencji, które się przychodzi tak na luzaka. Te postaci są dosyć wolne, więc widać, że głównym targetem gry to fani oryginału. Ta gra nie miała być przeznaczona dla fanów konkurencji. Widać to w pośrednich ocenach, które brzmią niby gra spoko, ale to nie to samo co dawniej, albo gra jest mało dynamiczna w porównaniu do konkurencji. Gra też nie sprostała moim oczekiwaniom. Jak zapowiedzieli tą grę jako remake, myślałem o nowej fabule, poziomach i wiele więcej, a dostaliśmy dosłownie remaster. Jeśli chodzi o samą grę, to gra jest naprawdę spoko. Wszystkie miejsca są różnorodne i mają swój odrębny charakter. Od innych miejsc. W grze sterujemy trzema postaciami. Każda z postaci posiada różne rodzaje ataków, więc mamy chęć zagrania inną postacią. Wrogowie są ciekawi i najważniejsze, każdy jest inny. Co poziom są dodawani nowi wrogowie. Właśnie, tylko szkoda, że większość tych wrogów mamy na hita. Z tego powodu podczas grania miałem przeczucie, że przez całą grę walczę z tym samym robotem, bo cały czas praktycznie używałem innego ataku. Czasem musiałem użyć tego kasku czy kuli do kręgli, ale to naprawdę rzadko. Dominik Polski wypada naprawdę dobrze. Nawet miałem ochotę go włączyć, bo niestety, ale oryginalne głosy są przeniesione z oryginału. Czyli z oryginału z gry z 2003 roku. Chodzi o angielskie głosy. Co im pasuje do nowego designu. Gra czasem może być naprawdę trudna. Nie chodzi mi o budowę samych poziomów. Chodzi mi o to, że w paru miejscach nie wiedziałem co zrobić dalej, albo pewna rzecz była za trudna do zrobienia. Naprawdę mnie szlak trafia, jak widzę na YouTubie ludzi, którzy przechodzą dane sekwencje poziomów 20 minut, a ja przychodzę jakieś półtorej godziny. Jeśli chodzi o samą grę, znaczy cenę gry, to gra kosztuje jakieś 120 zł. Moim zdaniem powinna ona kosztować max 80 zł. Jeśli by twórcy dali nam co obiecać, czyli nowe poziomy, bossy oraz dobry tryb multi, to rozumiem, ale dali nam suchy remaster ze słabym trybem hordy.